Dzień dobry się z państwem. Z tej strony Gwiezdny Klucz. To jest moje przywitańko, siostra. Tak. No i gramy dalej w Moving Out. Czyli grę, która ma chyba najlepszy soundtrack ze wszystkich, które słyszałem w ostatnich grach. Ciekawe, czy w basenie można pływać? No idź sobie popływaj, jeśli chcesz. Dobra. Ja się zajmę mądrzejszymi rzeczami. Aha! Mnie trzeba przerzucać. Mam nadzieję, że nic się mu nie zamoczy. Ja wiem, że powiemy klientowi, że jego meble zamoczyły się, zanim je znaleźliśmy. Dobry pomysł. Te. Standardowi nasi pracownicy. Co? Dobra, czym się skakało? A tak, szpacja. No tak, pan tam już, że szpacja. Ja bym jak wpadłem do wody? No, co ty stłukłaś już? Rzucam ci patrz. Ki. Da się przeskoczyć tego basena? Nie da. Łap! Musi być jakiś sposób na przeskoczenie basena. Łap! No łapam. Brawo. Co tam robi piłeczka? Ping-pongowa. I czemu już jakiś wypadek spowodowaliśmy? Nie wiem. Dobra, no! Zepsułaś! Nie ja! Tak, ty. Mam. Wiesz o tym, że przez drzwi możesz wejść. A po co? Przez basena lepiej. Nie da się, mówiłam. Da się, ja ci to udowodnię. Ja przez basena przeskoczę. W końcu przeskoczę przez tego basena. Moje. Mam. Wow. Dobra, to ja idę po coś mądrego. Stół, chodź stół. Nie mogę, no znoszę kartony. A ja mówię do stołu, a nie do ciebie. No, nie ten stół. Chociaż czy on potrzebny? Nie. O, to ja zdemoluję parę rzeczy. Akwarium da się zniszczyć? Nie da się, a szkoda. Lubię psuć akwaria. No, i ogólnie od ostatniego odcinka nic żeśmy nie robili w tej gierze. Dokładnie. Jesteśmy zupełnie nierozgrzani. Co nierozgrzany, ten nierozgrzany. Czemu ty znowu strzeliłaś językiem nawet jako kozorożec? Nie strzeliłam językiem, to był kabel! A wyglądało jakbyś strzeliła językiem. To czarne to był kabel. O! Wypadek! Mówiłem, że spowodowałaś już wypadek swoim kierowaniem. Ja poprzepraszam. Jak przez to przeskoczyć? No nie da się! Musi być jakiś sposób. A dlaczego niby? Bo ja twierdzę, że musi być. I co, ja będę wynosić wszystko, a ty nic nie robić. Czekaj. Może będzie wsterowany jakiś, nie wiem, sprint. Nie ma nic. Mech. A teraz moja walizka. No, jakoś musi być sposób na to. Nie da się, zrozum to, człowieku. No, doniczko. No brawo, teraz odkryłaś, że moja postać to doniczka. Jestem z ciebie dumny. Ups, stłukłem jakieś kieliszki i kubki. Szczerze, muzyka w poziomach nie podoba mi się aż tak bardzo, jak ta, która jest w menu. Teraz pomóż mi z tą kanapą. Nie mogę. Tam jest za dużo rzeczy, które jeszcze trzeba przetargać. Kanapa na koniec. Ja biorę ten najlżejszy. Hoppa! I będę z nim biegał oczywiście. Przez cały dom, żeby zrzucać przez basen. Po co? No bo tak jest lepiej. Nie, można przez basen rzucić i po sprawie. No, można. Ale też nie trzeba, więc ja mogę się lenić. Leni ochoty. Ja wszystko ci tu przynoszę, a ty nic nie robisz. Robię wszystko. A kto wsadził 15 rzeczy do samochodu? Ej, ja też wsadzałam. Dobra, to, kto wsadził teraz 15 rzeczy do samochodu? No kto? Nie teraz, ogólnie. No a ja w tym poziomie 15 rzeczy już wsadziłem. A. Dobra, już ci pomagam. Nie pomagaj, ja sam. Ja sam to zrobię. Nie. Ja sam to wezmę. Nie pomagaj, proszę cię. Czemu? Szybciej będzie. No wiem, właśnie dlatego nie chcę, żebyś to robiła. Ojeny. Albo dobra, skoro tak bardzo chcesz, to niech ci będzie. Zresztą możesz pomóc, bo się zaklinowało. To trzeba obrócić. Piesem nam śpiewa. Medal z aluminium. Wolę czekoladowy. No, będzie czekoladowy, spokojnie, ja ci to mówię. Będzie czekoladowy medal, nie zdążymy na lepszy.
z taką lamą jak ty. Ja jestem kozorożcem. I tak lamisz jak lama. Ej, nie policzkuj! A masz. No. Moje krzesło. O, łóżko. Nasze ulubione. No, nie wciśniemy go. Ja ci to mówię, my go nie wciśniemy. Bo zabraknie mięsa. Tak, mięsca. Mięsa zabraknie. Nie mięsa, mięsca. Mięsa. No, od razu lepiej. Opa. Czy ty porysowałaś dywan? Nie. Panele jeszcze rozumiem, ale dywan porysować? To są panele. Znowu pierdłaś. Nie pierdłam. Połuszczę ci to nagranie i zobaczę, że było pierdnięcie z twojej strony. To się wiesz, ze strony twojej postaci, żeby nie było. O, czekoladowy medal. No i musimy jeszcze łóżko upchać, geniuszu. Na pewno tylko łóżko, skoro ciągle jakaś komoda wypada. Ja już je biorę. Idę ci pomóc. Trzeba będzie je rzucić przez basen. No, to pa. Trzymałam, że do basenu. No ja bym chciał, żeby wpadł do basenu, byłoby fajniej. Standardowo się nie mieści. Jakąś dziwną komodę, którą tutaj ustawiłaś. A gdzie to miałam dać? Pokażę ci gdzie. To jest bardzo zaawansowana sztuka magiczna. Widzisz? To teraz zajmij się tym łóżkiem. Sama? Tak. Jej, jestem na przyczepie. Następnym razem powinniśmy wypełnić basen galaretką. Wtedy można by po nim przejść. Nie można chodzić po galaretce. Człowiek się utopi. Ale nie roślinek. Ale można wyjeść się z opresji. Suchar zawodowy po prostu. Po prostu zawodowy suchar. 0 na 10. Znowu widziałem tę owcę. Jakąś wieżę z owiec. Łódź, czele bonusowe. Czyli da się przeskoczyć basen. Miałem rację. Nie da się. Ha, a jest cel przeskoczyć basen? Ja nie wiem. No ja nie wiem, ale ponoć się da. No, najlepsza muzyczka z gry znowu leci na sławkach. A teraz nie przejmujmy się tym, lecimy po kolejne zlecenie. Pełną parą naprzód. Przedstawiam najnowszego pracownika, to... Ramone? Aha. Ramone! Ramen. To no jest tak, zupa. Wiem. Można być puszką zupy. Mieszkania... Mieszkanie Jerego. Zaczyna się bać tych wszystkich miejsc. Czemu? Znaczy, że tutaj będzie jakiś masakra. Ja tu widzę wchodzenie na piętro. Nie. I miliony kruchych rzeczy. Nie, wydaje ci się. Dobra. On jest chrupkami do pakowania. Nie wyglądałem jak chrupki. Ani nie smakuję jak chrupki. Szef jest najzabawniejszy. Powinien być kabareciarzem. Dobra, zobaczymy co tu jest do wnoszenia, albo nie. Żeby nie było, mam dla nas wyzwanie. Po raz pierwszy spróbujmy nie stłuc żadnej szyby. Co ty o tym myślisz? Ty bierzesz to. Czemu? To, no po co mi pomagasz? Bo to jest do stłuczenia. No ja tego nie stłukę. Oczywiście lodówkę trzeba wziąć. No jakby inaczej, bez lodówki się nie da przecież. Można nową wziąć. Ale w każdym poziomie jest lodówka. Do zanoszenia. W tamtym nie było. Bo tam w tamtym domu w ogóle nie było lodówki. Była. Nie, nie było w tamtym domu lodówki. A gdyby była, to byśmy musieli ją zanosić. Siostra, uwierz mi, ja się za dobrze na tym aż znam. No w sumie. Nie rzucaj tą paczkę. Mam skrzynkę mleka. Ups, rozbiłem. No, od razu lepiej. Ale to nie jest potrzebne. Ale i tak jak to chcę wziąć. O, i widzę flaminga, też trzeba gdzie wziąć. Jeszcze krasnala ogrodowego, to też wezmę. O, patrz, różowy prysznic. Czemu my nie mamy różowego prysznicu w domu? Przydałoby nam się. Wiesz, nie chodzi o prysznic, tylko że musi być różowy. Różową wannę kupię. Prysznic lepszy.
bo mniej miejsca zajmuje. Po co krzesło niesiesz? A. Bo jest potrzebne. Aha. I tak mogłaś nie niść tego krzesła, bo byłoby fajniej. Byśmy bez niego pojechali. Zamiast tego byśmy flaminga komuś przynieśli. I tak weźmiemy flaminga. No wiem, że weźmiemy, ale zamiast krzesła moglibyśmy go wziąć. Jeszcze klasę lodowy tylko został. Dobra, jest. O, jeszcze pizza, ta na śmietniku, która leży. Dobra, biorę pizzę. A śmietnik mogę? Bierę, jeśli wszystko inne zmieści, to możesz. Pizza! Nie. Dobra, siostra, starczy tego, musimy wnosić szybko, jak widzisz, dużo tu rzeczy jeszcze zostało. Garniec, to będziemy tego medala. No to proszę, pośpiesz. Noś te kruche pudełka, czy co to tam jest, i jakoś damy radę. Ja w nas wierzę. Powinno jakoś się udać. Wierzę jak zwierzę. Haha. I patrz, widzisz? Nie zepsułem telewizora. Tego nie da się nie zepsuć. Ja go nie zepsułem. Poza tym, że wyrwałem kontakt cały. No to... Kto wyrwał drzwi? Siostra, przyznaj się. Kto wyrwał drzwi? Chyba ja. Ups. To teraz już można przez okno wychodzić, jak ja przez przypadek stłukłem. Można? No teraz już można, jak ja przez przypadek stłukłem. Bum! Mhm. Zobacz, ile rzeczy wynieśliśmy, a jak mało miejsca zajmują. Bo to są wszystko kruche pudełeczka. Biorę krasnala. Dobra. To ja rzucam walizką. Dobra, rzucaj. I co jeszcze jest do przeniesienia? Komoda, kanapa. Ojeju, nie zdążymy. Tego nie wyrzucisz. No to pomóż, siostra, szybciej. No idę. To idź szybciej. Nie umiem. A by się przydałby. Bo się będziemy mieli czekoladowy medal znowu. Dobra, teraz łóżko też trzeba wyrzucić. Się przez okno, jak już się wybiło. To nie ja. No wiem, że nie ty. Mówię, że jest wybite, a nie, że ty to zrobiłaś. I kanapę. No, też przez okno, którego już nie ma. No, siostra, co ty robisz? Dobra, to teraz najgorsza, czyli lodówka. Też wyrzucić! No, jak inaczej? Inaczej tu nie zdążymy. Niech to wybij. Zawodowcy z nas po prostu. A to się dziwić, my jesteśmy tacy zawodowcy, bo w sumie należymy do pierdów. Jesteśmy pierdami oficjalnie, więc no. Spokojnie, krasnal już jest. To dobrze, to ja wciśnę lodówkę samemu. Dobra. Widzisz? Dałem radę, jest czekoladowy medal. Ja lodówkę też sama jestem w stanie wziąć. Mhm. To jest najgorsze, łóżko i kanapa. Pewnie się nie zmieszczą. A teraz pomóż, siostra, bo naprawdę, no... Tak jakby to powiedzieć, czas nam się kończy. Dobra. Ups, lodówka prawie wypadła. O, mam kanapę, mam kanapę. Wniosę ją, wniosę ją. Dobra, siostra, pomóż, bo sam nie dam rady chyba. Lodówkę musiałam poprawić. Ura, udało się! Pracownik dnia! Oczywiście i tak na brązowy medal. Chyba coś mi się uszkodziło w kostce. Jak to jest ze zwolnieniami chorobowymi? Ale to nie jest choroba, to jest uszkodzenie. A nie mamy zwolnień uszkodzeniowych. Chorobowych zresztą też nie. Zapomniałeś to powiedzieć. Czemu ty jedziesz? To ja zasługuję na samochód, nie ty. O! Co? Wykąp ptaka? Że co? Wykąp ptaka. Była w Sertau, więc ja tam widziałem. No była! No, ale mówię, nie stłucz szkła. Ja po prostu czułem, że nie wolno tutaj tłuc. Przedmiotów nie stłukliśmy. No ale szkła mieliśmy nie tłuc, mi się nie udało. Masz już wystarczająco żetonów, by wydać je w salonie automatów do gry w Pac-More. Nie spędź całego dnia grając, gapiąc się w ekrany. Mózg ci od tego zgnije. Co? Poziom automatów inny skoczek. Dobra, idziemy tam. Dzwoni więcej prestiżowych klientów. Niedługo będziemy największą firmą przeprowadzkową w mieście. Najpierw tam jedziemy. Kasa de Cliff. Brum, 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 brum. A. Ja się zagram. Dobra. I zobaczymy, co to będzie.
Nawet nie wiem, jak się w to gra. O, ja też. Co? O Jezu, nie! Bierz to. Myślę, że my musimy tu tak złapać. Boże. Aha! What? Nie! Mam w 4 minuty to przenieść przez całą taką wąską ścieżkę. O Boże! Dobra, nie gra. Damy radę, damy radę! Ej, na skróty tutaj można! Dlatego spadłam. Nie! Nie! I kanapa! Nie, to nie jest dla... na... Wuchu! Ja spadłem bez niczego. Trzeba być tu chyba ostrożniejszym niż się to wyda. Ty ostra spadłaś. Puścić? Możesz. Taka na pewno jest jakaś z Amelinium czy coś, że nie można jej podnieść samemu. W ogóle. Dobra. Moja postać sama idzie. Jak sama? Ty sterujesz. Aha. Dobra. Super. Super po prostu. Nie, to nie, nie dla nas to. Jeszcze się spadła z kanapą, bo nie mogła bez niej. Próbowa. To może spróbujmy na płasko ją wziąć tym razem. Nie, właśnie o ten sposób, żeby ją ciągnąć tak. No! No i tak. Ty też już spadasz. No, to tyle by było z naszego ogarniania, jak się przeprowadzać. Nie, to nie, nie dla nas to chyba. Ze zlecenia. Hej, ze zlecenia. No wychodzę, wychodzę. Spokojnie, siostrę. Dobra, czyli automaty nie dla nas. To jedziemy na brum brum szybko. I trenując przy okazji wszystko, co się trafi. Castle the Cliff. O nie, basen w środku. Coś czuję, że będziemy musieli wziąć materac. Bierzemy materac, nie ma, przebacz. Pamiętaj, podnoś plecami, nie ramionami. Auto też bierzemy. A nie odwrotnie? A co mówi podręcznik BHP? Nie dostaleś... No to... A, klient czeka, dalej drużyno. Widzę gnoma ogrodowego. Widzę gnoma auto ogrodowego. Trzeba zabrać? I widzę skrzynkę. I widzę skrzynkę na listy. Trzeba pobić skrzynkę na listy. Co? Kurś! Gąś! Że co? Gąś, to jest chyba nawiązanie do gus. Ej, pan, to jest jakiś sekret. To jest chyba nawiązanie do tej gierki fajnej. Tak, może to być nawiązanie do wściekłej gąsi. Ona mnie goni! A z czego się spodziewasz? Żółw cię nawet gonił, to... Chodź gąś. Ty mi zostajesz. A skąd wiesz? Może warto byłoby ją zabrać ze sobą. Topiłam się. Brawo. I wyrzucam łóżko. O, to chyba, ja bym... chyba te duże przedmioty należy najpierw wyrzucić, wiesz? Czemu tak myślisz? Łatwiej będzie. Sami to stwierdziliśmy jakiś czas temu. Nie? Tak. No, a teraz pomóż z łóżkiem. No, że pierdzi w tej grze. Normalnie. No, ja słyszę... Idę po lodówkę. Chodź po lodówkę. Ja biorę kredens. I przy okazji stłukłam coś. Jak zwykle. Czemu ta gąs mnie ciągle gania? Albo jakaś kaczka. To jest gąś. Pomóc z lodówką. Nie mogę, to stera ciągnę. Ufka, chodź. A teraz będę mikrofalę musiał wziąć. No pomóc z lodówką, ona nie chce się odczepić. Za chwilę, siostra, teraz mikrofalę wyrywam. Dobra, można już pomagać. Pomogłem? Ma jakiś taki twardy kabel, ta lodówka.
Widzisz, chodzimy na skróty, jesteśmy mądrzy. Musimy spróbować wziąć chwila. Teraz. Czekaj, czekaj. No, no, szklane drzwi, a nie da się. Czy ja się właśnie sam strzepłem drzwiami? Sam spróbuję, a masz. Co? Ej, patrz, ja mam, ja ciągnę dwie rzeczy. A nie, tylko krzesło jednak. O, nie było potrzebne. Jaka szkoda. Ja biorę. To bierz, siostrę. Co ja mogę wziąć? Toster wezmę. A, swoją drogą. Nie, to jest Game Boy. Przy okazji... Nie wiem, jakiś grzejnik czy coś. Siostra, pomóż. Konsola. Przy okazji ludzie się pytają, kiedy wracamy do... Jakiego ludziospadka? Wieża spadka, uniesienie. Nigdy. Ale musimy wrócić. Nie wolno tak przerywać. No, idź dalej, idź dalej. No naprawdę, siostra, musimy do tego wrócić i ukończyć. Poza tym jeszcze jest cały Dark World przed nami. My nie damy rady. I to co, mam zamiast sobie Boba zrekrutować do tej gry? Nie. Ja. To decyduj, albo ty, albo Bob. Bo ja do gry muszę wrócić. Ja. Chodź, TV, chodź. Dobra. No chodź. No co za kable, nie chcą się oderwać. No co, jesteś jej łopka i tyle. Czy już stłukłaś telewizor znowu? Nie. Wiem, że stłukłaś, nie kłam. A mi nie pykło. Widzisz, jakie sztywne kable mają tutaj? Nie, nie widzę. Bo jestem ślepy. Na jedno oko. I co? Proszę. Ty masz jedno oko. A skąd wiesz? Może pan Doniczek ma więcej oków. A teraz, siostra, pomóż z kanapą i telewizorem. Czekaj. Rozumiem, rozumiem. Stół ważniejszy. Też mi mówi, że zaraz dostaniemy brązowy medal znowu. Musimy przez okno, bo się nie zmieści inaczej. No wiem właśnie. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze. Okej, i... Proszę. Fajnie by, gdybyś pomogła to jeszcze ustawić, a nie tylko tyle. Dobrze, już idę. Pod głosem to bardziej przypomina gęś niż kaczkę. No bo to jest gęś. Tak, to jest gęś. Ta gęś. Nie, to na pewno nie jest ta gęś. Tamta była wyższa. Miała dłuższą szyję. Ty idziesz tu. Spój ją tu uwięzić. O! Tak to zrobiłam. No, to stół możesz tam ustawić tam porządnie. Aha. To weź krzesło. Telewizor biorę, a nie krzesło jakieś. No nie, gęś! Uciekło? Ale już mam na niej pułapkę. Pilnować jej? Ja rób to, co chcę, to. Dostań. No, to dymujący telewizor, też już wsadzony. W ogóle zastanawiam się, w jakich czasach się to wszystko dzieje. Akcja tej gry. Patrzę, że mam tutaj stare... Stare telewizory i stare ogólne różne sprzęty, ale są też nowoczesne sprzęty, to mnie naprawdę zastanawia, kiedy, przynajmniej w jakich czasach się to dzieje się. Wiedziałem, że normalnie wpadnie tej wody. Widzisz, gość się zablokowała. Wrzucę do wody, zobaczymy, jak zareaguje. Nie! Co to jest? O Boże, kolejna kanapa. A to jest takie elastyczne. Jakiś narożnik elastyczny. Nie wiem, wygląda jak wąż. Beczny. Gądź uciekła. Nie uciekła. Ucieknęła. Nie. Tak, była ucieknięta. Przed chwilą widziałem. Nie widziałeś. Widzisz, jak jest ucieknięta. No, bieraj! Bieraj! Teraz jak to zmieścić? Chyba na początku powinno. Wiesz co, może to lepiej rzućmy? No szykuj się do rzutu. No, szykuję się! A, to tu się nie da rzucić. Teraz spróbujmy to jakoś zwinąć. To jak najmniej miejsca zajmowało. To się to przydało się lodówkę przestawić. Już biorę. Czekaj. Co ty robisz? No, dobra. Bardziej się nie da, więc... Łapaj. I próbujemy. No, blokujesz mnie.
Siostra. Kanapa. Trzeba przestawić kanapę. Delikatnie. I to pudełko dać tam. Chyba, że tego się nic... Chyba, że okaże się, że tego nagle nie trzeba było przynosić. Było dobrze. No to ty ją gęścią odepsułaś wszystko. Zostaw ją po prostu. Było dobrze, ale oczywiście musiałaś ruszyć gęść zamiast się zająć tym i zepsuło się. To się ruszyło, nie. Ale ty się ruszałaś z gęścią, przez to ruszyłaś. Widzę, trzeba będzie to czymś przycisnąć. Nie wrzuć, zostaw tą gęść, mówiłem ci. Daj mi się czymś ważniejszym. I proszę, nowa gęść wychodzi, widzisz? O, dobra, jest. Teraz tylko kanapa i miliony innych rzeczy. Nie, nie damy rady przez te długie coś. Jak chyba to długie coś będziemy brać na początku. Nie będziemy brać na początku. Czemu? Bo to nic nie zmieni. Zmieni, będzie to na samym tyle. Nie, nie będzie. Czemu? Bo ja wiem, że nie będzie. A teraz pomóż, siostra. Chcę spadać do wody, ty pomóż mi ogarnąć... Że co? O, tylko się nie spodziewałem. Serio, samochód zepsułem? Teraz siostra, chodź pomóż, a nie. O, skrót powstał. Dobra. Pinbala zepsułeś. Nie, nie zepsułem. No i dzięki. I znowu ruszyłaś niepotrzebnie te kanapy. Ty nie ruszaj tego, co już jest dobrze, proszę cię. Nie ruszam tego, co jest dobrze. To czemu ruszałaś te kanapy, jak były dobrze? Teraz sama je poprawiłam. No! Po co ruszyłeś ten stół? Żeby robić to samo, co ty robisz ciągle. Przecież tam są jeszcze dwie rzeczy. Mhm. Znaczy tu jest jedna i druga jest jakaś nieaktywna przy tym. Co zrobiłaś, siostra? Nie wiem. Wiesz co, nie zdążymy. Mam 20 parę sekund, nie zdążymy. Bo ty zamiast mi pomagać, to się zajmujesz gęsią. Ja udaję tylko ciebie. A, no jasne, kanapa. Więc nie ma szans. No idź, a nie! No idę! Nie, nie idziesz. Idę. Czarta masz. Gęś się zapakowała? Nie wiem. Organizacja przeprowadzek z tobą to najlepsze, co można robić w życiu. Kłamstwo! A nie pływanie z delfinami na tajemniczej plaży pod gwiazdami? Po zdobywanie zaufania nieujarzmionego rumaka? Ujarzmionego, nieujarzmionego. Rumaka, który w końcu pozwala ci na sobie jeździć na zawsze? Albo jedzenie pełnego talerza spaghetti? Wow! Może mam pomysł, co byłoby fajnie robić w życiu. Dzięki. I to jest prawda, jedzenie pełnego talerza spaghetti jest ciekawsze niż robienie przeprowadzek z tobą. I proszę. Jakieś wyniki? Kto wypuścił gęś? Dla ciebie nie ma schodów, czyli nie używamy schodów chyba. Aha, no chyba. Tylko od razu auto. Nie wiem, ale udało się na dwa. Jest dobrze. Czekoladowy medal. Dziękujemy bardzo. To na tyle na dzisiaj. No co, jest pół godziny. O, patrz, traktorek. Obudka słoneczko. Przedstawiam wam najnowszego pracownika. To Sunny. Pewnie jakieś słońce. Co to jest? Ja tym gram. Ale nadchodzą kolejne telefony. Nowy klient potrzebuje pomocy z przeniesieniem kilku rzeczy. Uwielbiam rzecz. To chyba będzie. Domek letni, który jest tam gdzieś śnieg. Dobra, no to. Siostra, nie zmienia niczego, proszę cię. Zepsułaś moje zakończenie. No to skoro już jest wszystko tyle, to. Na zakończenie jedno, co zostało, to. Tyle. I zrobiliśmy wszystko.
Tak więc no, ja dziękuję. Ja też. I do zobaczenia w następnym epizodzie. Pa. Moving out. Więc pa. No to tyle. Trzymajcie się. Pa. Hej.